Nie wyobrażam sobie apteki bez receptury aptecznej. Zawsze traktowałam recepturę jako niezwykle ważną część naszego zawodu i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jednak Ministerstwo Zdrowia opublikowało plany zmian w refundacji leków robionych i naprawdę chciałabym zadać pytanie, kogo będzie stać na zaordynowany przez lekarza i wykonany specjalnie dla niego przez farmaceutę lek robiony. Witam, nazywam się Katarzyna Krześniak-Dęga. Oglądasz film z serii o recepturze na gorąco, a cała seria i ten film powstaje we współpracy z portalem receptura.pl. Jakie zmiany szykuje nam Ministerstwo Zdrowia? Zapraszam. Pierwsza dość rewolucyjna zmiana dotyczy dopłaty pacjenta. No, tego do tej pory nie było, ale dopłata będzie wynikała z przekroczenia limitu za surowiec farmaceutyczny. No, wzorem leków gotowych, tam też funkcjonują od wielu lat limity, ministerstwo z góry narzuci limit za jednostkę dawkowania i pacjent będzie musiał dopłacić, jeżeli surowiec przekroczy limit. No, najlepiej przedstawić to na przykładzie. Wyobraźmy sobie 1 gram chloramfenikolu ma limit 60 zł, ale apteka kupiła go za 70 zł, a więc pacjent do ryczałtu za lek robiony będzie musiał dopłacić po prostu 10 zł. No, w momencie, kiedy w recepturze leku będzie chloramfenikolu 2 gramy, no to oczywiście ta opłata wzrośnie. A z czego wynika ten limit? W jaki sposób ministerstwo oblicza go? Limit, taki mechanizm tego limitu będzie bardzo podobny do limitu za leki gotowe. I limit będzie wyznaczony na podstawie zebranych danych z okresu poprzedniego. Poziom tego limitu będzie wyznaczony za pomocą jednostek statystycznych, percentyli. I w pierwszym roku będzie to poziom 15 percentyli, natomiast w kolejnych latach już 30. Co to znaczy, że limit jest na poziomie wyznaczony przez jednostkę 15 percentyli? No to posłużę się tutaj przykładem naszego chloramfenikolu. Powiedzmy, że przyjmę znów, że 1 gram chloramfenikolu ma limit 60 zł. I uwaga, od razu zaznaczam, że to jest tylko cena, podaję tą cenę na potrzeby tego filmu. No i jeżeli limit za 1 gram chloramfenikolu wynosi 60 zł i to jest 15 percentyli, to znaczy, że w ubiegłym okresie 15% cen było równych 60 zł lub niższych od 60 zł, natomiast 85% cen za 1 gram chloramfenikolu było wyższych lub równych 60 zł. Kolejna zmiana bardziej dotyczy aptek, aniżeli pacjentów, chociaż pośrednio także ich też. To jest zmiana związana jest z marżą. Do tej pory ta marża wynosiła 25% od kosztów wykonania leku robionego. Na koszty wykonania leku robionego, jak wiecie, składają się trzy elementy, a więc wartość użytych surowców farmaceutycznych, opakowania leku oraz taksa laboru. To 25% zostało, natomiast ministerstwo planuje wprowadzić ograniczenie wysokości marży do ceny taksy, do wartości taksy laboru za lek wykonany w warunkach aseptycznych. No więc 24,66 zł. No, warto nadmienić, że taksa laborum nie była zmieniana już od wielu, wielu lat. Biorąc pod uwagę obecny wzrost kosztów energii elektrycznej,
oraz kosztów pracowniczych, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę niewiele. Propozycje ministerstwa naprawdę są rewolucyjne i nie wiem, w jaki sposób odbiją się na rynku leku recepturowego. Czy nadal lekarze będą chętnie wypisywać leki robione, a pacjenci przyjdą do nas, abyśmy wykonali dla nich specjalny lek, lek recepturowy, lek robiony. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do oglądania innych pozycji i do korzystania z portalu Farmacja TV. Dzięki filmom macie szansę pozyskania nowych informacji, rozszerzenia wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim swoich farmaceutycznych kompetencji.